Bo wiemy, że wasza sytuacja bardzo się zmieniła. Ty miałaś bliskie relacje z Krzysztofem. On został teraz po raz kolejny ojcem. Czy w ogóle miałaś przyjemność zobaczyć dzieciątko? Wiesz co, czekamy na ten moment. Zaprosiłam Krzysztofa z żoną do nas na obiad. Ale i no jest w kontakcie też z Wincentem, ale czekamy na taki moment, kiedy malutki będzie trochę może spokojniejszy, trochę większy, a tak szczerze jest czas przeziębień, więc mój syn jest od początku zaproszony, żeby oczywiście przyszedł i poznał brata. Natomiast no, jest tak, jak jest, tak? To jest na razie bardzo małe dziecko, więc no, ludzie są poprzeziębiani i pochorowani, więc chcemy zaczekać na taki moment, kiedy oni będą gotowi i na pewno się spotkamy przed świętami, po świętach i może właśnie jakoś teraz czekamy na sygnał, kiedy to nastąpi, no bo to wiadomo, to jest małe dziecko, to nie jest tak, że możesz zaplanować i powiedzieć, tak, my na pewno o 15 będziemy na obiedzie, tak? No bo to różnie bywa. Dobrze rozumiem, że Wincent jeszcze nie miał przyjemności spotkania się z bratem. Na razie jeszcze nie. Tak jak mówię, czekamy na ten moment, kiedy będziemy się mogli spotkać na obiedzie, którego ja jestem inicjatorem u nas i wtedy rzeczywiście się poznamy. To piękny gest z twojej strony. Bardzo dziękuję. Co zamierzasz przygotować? Bo wiem, że teraz tam są jakieś fit, takie przepisy modne chyba u nich. Nie jestem znaczy ja wiesz, ja bardzo dobrze gotuję. Nie wiem, czy wy wiecie. Bardzo dobrze gotuję, gotuję świetnie tradycyjnie, ale mam też takie swoje popisowe dania, robię też świetne sałatki. Natomiast ja jestem też matką i kobietą gotującą. Ja dzisiaj ugotowałam już wspaniały rosół. Z tego rosołu zrobiłam pomidorową na prawdziwych pomidorach. Zrobiłam kotlety schabowe, jagnięce i kotlety z indyka, więc no ja tutaj nie ściemniam. Ja gotuję.